Hej, cześć, witajcie, z tej strony ja z kanału Tropy Przyrody. I dzisiaj, tak jak obiecałem wam w poprzednim, wczorajszym odcinku, będziemy aranżować sobie właśnie pojemnik dla tego oto fajnego naszego pana. Otworzyłem go, to jest lejkowiec labiryntowy, już mówiłem, tu ma swój kokon. Właśnie nie wiem, czy to nie są dwa kokony, bo tutaj jest właśnie taka druga kuleczka. Poczekamy. Ja pomyślałem, że zostawię ten kokon i włożę go razem z nim do tego terrarium i za parę miesięcy, bo nie wiem w jakim stanie jest ten kokon, po prostu go otworzę i myślę, że już tam mogą być jakieś nimfy chociaż. No i myślę, że wsadzę je wtedy do grupówki, ponieważ w ogóle zobaczcie. Kiedyś go pokazywałem, to jest bardzo fajny kamień do grupówek, to jest i taka też jama. Ma bardzo dużo takich jam. I myślę, że właśnie tutaj by fajnie się odnalazły te wszystkie młode pająki, już L1 albo właśnie jeszcze nimfy. I tak, pająk jest na razie w takiej średniej kondycji, bo nie ma jednego odnóża. I teraz właśnie nie wiem, czy to jest samiec, czy samica. Ponieważ skoro nie ma jednego odnóża, może to być samiec, który wywinął się ze zjadania po kopulacji. Albo to może być po prostu samica, bo jest wychudzony dość. Dzisiaj mu jeszcze nie damy jeść, ale przyrządzimy mu pojemnik, tak jak obiecałem. Ten kokon też tam wstawimy, żeby się czuł bezpiecznie, bo myślę, że to może być chyba samica. Bo jak ruszę kokon, to od razu się już tak biega, więc zobaczymy. W ogóle patrzcie, jak się tak rusza helicerkami w ogóle. No dobrze, no to ja już nie przedłużam. I teraz będziemy go przykładać w sensie na 5 sekund, znaczy nie, no na chwilę do tego pojemniczka. A to mu zaranżujemy, bo to jest po prostu za niskie i ma taką pokrywkę. A ja chcę widzieć, co się tam dzieje też od góry, bo żeby on sobie tam nie właził, też właził trochę jakby. I no, i w ogóle też wam pokażę, co dzisiaj przygotowałem. W tym oto miejscu mam dużo wystroju. Mam na przykład właśnie takie fajne porosty i różne takie tam deski. I jeszcze mam fajny, bardzo sztuczny mech. No i jeszcze jakiś torf załatwię, więc zaraz bierzemy się do pracy. Dobrze, więc najpierw czekajcie, ustawię bardziej oświetlenie. O, genialnie. Właśnie tutaj mamy tego pajączka i przełożymy. Tutaj mam ten inny pojemnik. Najpierw przełożymy sobie ten kokon. Dobra, super, na razie tak. Zostawmy go. Na następny odcinek załatwię może statyw, bo mam statyw w sensie, ale akurat go nie rozłożyłem. No dobra, tu już pensety nie użyję. Staram się go jakoś no tam przedostać, ale to już zrobię poza kadrem. Dobra, jak widzimy, pająk już jest tutaj właśnie u siebie. Jest gotowy, żeby mu przygotować ten oto pojemnik. Dobra, słuchajcie, widzimy się po cięciu. Załatwiłem właśnie taką już, zrobiłem taką mini mieszankę, z jakąś ziemią wziąłem i zmieszałem z takim włóknem do storczyków. No i wygląda to całkiem fajnie, tylko myślę, że jeszcze pozbędę się trochę takich niepotrzebnych tych elementów ściółki. I zaraz się widzimy i będziemy znowu aranżować. No, ogólnie to mamy tutaj takie coś jeszcze. Dobra, trochę się pozbyłem. Teraz to lepiej wygląda. Tylko takie osady z tej ziemi zostają niestety, ale tego się potem pozbędę. No i zaczynajmy. Słuchajcie, mam coś takiego i to jest bardzo ciekawe. Czekajcie, lepsze oświetlenie. Bo to jest taki jakiś mech, chyba chromotek jakiś. On jest ogólnie sztuczny, tak mi się wydaje przynajmniej. Ale on bardzo dobrze tą wilgoć chłonie. A chcę mu taką standardową wilgoć utrzymać, nie chcę jakoś mu mega robić. Ale też, patrzcie, chcę ożywić mu to trochę. Tutaj właśnie mam też taki porost, który jest kompletnie suchy. Ale myślę, że go umieszczę, bo jest bardzo ładny. No. Ale najpierw, nie wiem, gdzieś postaram się umieścić ten mech. Dobra. Słuchajcie, załatwiłem trochę tutaj takich fajnych kawałków drewna. I jeszcze, no, mówię, mam ten taki porost. I teraz mam parę wariantów.
Ten make w ogóle tak zrobiłem na razie. Tylko właśnie nie wiem, który będzie najlepszy. Pokażę wam je wszystkie. To jest wariant pierwszy. On mi się podoba bardzo. Tylko że on zabiera bardzo dużo miejsca, to ten kawałek drewna. I właśnie pająk za bardzo też nie ma takiej kryjówki, więc no nie wiem właśnie. Patrzcie. To mi się podoba. Myślę, że wybiorę ten wariant. Ponieważ patrzcie, jeżeli się przyjrzycie, czekajcie, wstawię wam to tutaj w główny z tej kadr. To tutaj nawet jest taka kryjóweczka. Ten porost jest sobie tutaj. I tutaj jest jakiś mech. I mamy trochę tego miejsca. No. Tutaj nawet taką ściankę mini zrobiłem, fajną. I mi się to podoba, taka jama trochę. Czy co? Ja mam pomysł. Patrzcie, rozkopałem tam pensetą trochę, żeby tam się zrobiła taka większa jama, żeby tam było wyżej. I dodałem takie coś. I teraz to wygląda jak dla mnie fajnie. Świetnie to wygląda. Dodałem jeszcze trochę mchu na górze, żeby taki kamuflaż zrobić. Nie wiem, co o tym sądzicie. Ja tam zaraz właśnie będę wpuszczał tego pająka. I jest pierwsza sprawa jeszcze, że to jest najprawdopodobniej mamusia. Bo on naprawdę nie chciała tego kokonu puścić, jak ją zabierałem. Więc myślę, że ten kokon właśnie sadzimy sobie razem z nią do tego terrarium. Poczekamy może z miesiąc, może z dwa nawet. I w końcu nagram jakieś odbieranie tego kokonu. Tylko właśnie trzeba też teraz tą pensetką o to umieścić ten kokon gdzieś tam. Tak go gdzieś zawiesić, na pewno nie na pokrywce, bo będzie mi strasznie przeszkadzał ten kokon po prostu. Więc jest problem. Ale ogólnie no to myślę, że jakoś sobie tam poradzę. I właśnie nie wiem, czy go dawać bezpośrednio do tej jamy, czy go dawać gdzieś z boku. Myślę, że go może dam gdzieś tutaj z boku. I ona po prostu będzie sobie tutaj po niego jakby te, no tutaj będzie po prostu sobie wisiała, ona nie będzie się aż tak stresowała. Patrzcie na to, tak sobie go zawiesiłem o taki wystający kawałek i myślę, że w sumie jest spoko. Dobra, bierzemy się za pajączka. No dobra, pająk przełożony, od razu możemy zauważyć, że będzie prowadził bardzo skryty tryb życia. Patrzcie, tu się schował, ja go spróbuję wypędzić. Idealnie, teraz już wszedł, nie wiem czy widzicie. Kawałek odwłoka widać. Bardzo się cieszę, bo tam powinien właśnie zostać. I tutaj ma swój kokonik. No, ja się cieszę. Dziękuję za oglądanie. Będą jakieś aktualizacje może. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Dzięki i ja się z wami żegnam.